Stadnina koni Michałów i Klub Jeździecki Michałów imienia pierwszego pułku strzelców konnych witają Państwa na 70-leciu stadniny połączonym z przedstawieniem naszych koni, ale nie tylko i wyłącznie koni hodowlanych, bo właśnie będziemy mówić również trochę o tym, że konie arabskie są również koniami sportowymi. Szanowni Państwo, drodzy parlamentarzyści, drodzy dyrektorzy, prezesi, samorządowcy, wszyscy hodowcy, koniarze. Mówić o koniach bez emocji to tak jak o kobiecie bez emocji. Nie da się. Kto tutaj nie był albo kto nie zasiadł choć raz w życiu na koniu, to ma czego żałować. A to, że Michałów obchodzi 70 lat, to tak naprawdę 70 lat konia w Polsce w okresie III Rzeczypospolitej. Koń przez wieki był związany z naszą tradycją narodową i tutaj dużo by mówić o pierwszej, o II Rzeczypospolitej, gdzie koń jako przedłużenie człowieka służył mu i w domu, i na wojnie, i był po prostu członkiem rodziny często. Moi drodzy, lata powojenne przeorganizowały całe życie społeczne, również nasze podejście do konia. I pojawił się Michałów zaraz, 53 rok. I co Michałów zrobił? Sprostał wyzwaniu. Wtedy nie mówiono o rekreacji, o jazdach takich typowo weekendowych, o hodowli jako konia jako zwierzęcia pięknego i konia jako zwierzęcia wyścigowego. Natomiast dostrzeżono, że coś z tym trzeba zrobić. Michałów udźwignął to, ale udźwignął dlatego, że od początku miał szczęście do pasjonatu, bo jedynie z pasją człowiek mógł tutaj podołać wyzwaniu. I to robiono w Michałowie od początku do dnia dzisiejszego. Ta pasja w ludziach przekłada się na dobrostan zwierząt. Tym koniom jest tu dobrze. I koń jaki jest, każdy widzi. Każdy wie, gdzie jest Michałów, nie wiedząc nawet, gdzie jest Świętokrzyskie, moi drodzy. To się tak stało, że ten Michałów na ziemi świętokrzyskiej stał się naszą wizytówką. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to się nie zmienia od lat, że cieszy się Michałów niesłabnącą renomą i uznaniem nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce. To jest zasługa tu ludzi pracujących. Bardzo za to dziękuję. Na ręce pani prezes te podziękowania składam. Wspomniano tu jeszcze o jednej rzeczy. Michałów to nie tylko koń jako koń, ale to także genetyka. I tutaj uwaga, bo genetyka to pewna pokusa. Bo dopóki hodowla była czystą hodowlą, przyjeżdżał jeden hodowca, z drugim się dogadali, ewentualnie stadnina prowadziła właściwą gospodarkę na miejscu, to było to do wszystko do policzenia, do zdiagnozowania. Natomiast genetyka, jeżeli już pójdziemy i ocieramy się o eugenikę, jest to rzecz nie do przyjęcia. Koniom się to na pewno by nie spodobało. Moi drodzy, to tylko taka dygresja, ale uważajmy na to, bo genetyka jest rzeczą piękną, ale bardzo niebezpieczną, jeżeli człowiek za bardzo chce w nią ingerować. Natomiast prawda jest oczywista dla mnie i wszystkich mieszkających na Poniedziu. Michałów to marka sama dla siebie i za to jeszcze raz głębokie ukłony pani prezes, głębokie ukłony dla wszystkich Państwa pracujących, którzy dziś pracują, którzy pracowali tutaj, bo wiele nazwisk jeszcze nie wymówiono w tym wystąpieniu, czy w tych wystąpieniach. Wszystkiego najlepszego. I naszą prezentację zaczniemy od rodzin, które wywodzą się z Babolnej. I jako pierwsza reprezentująca rodzinę Bentel Arab, importowaną w 1885 roku do Babolnej na Węgrzech,
jest klacz Cella, urodzona w Stadninie Koni w Białce, która została do Michałowa sprowadzona w 2017 roku, która pomału buduje w stadzie swoją rodzinę. Cella jest to córka ogiera Ekster i klaczy Celina po Metropolis, NA, a prezentuje się nam z ogierkiem Celeborn, urodzonym 9 kwietnia bieżącego roku po janowskiej hodowli ogierze Erantis. A przed nami prezentuje się kolejna klacz reprezentująca babolniańską rodzinę klaczy Adiuze, sprowadzoną do Babolnej również w 1885 roku. Klacz ta trafiła, raczej rodzina tej klaczy trafiła do Michałowa dzięki współpracy Stadniny Koni, ze Stadniną Koni w Janowie Podlaskim. W 2005 roku pozyskaliśmy klacz Brandy po ogierze Pentagon od klaczy Brańka po FLF i dzięki niej w Michałowie znalazła się niereprezentowana dotąd rodzina klaczy Adiuze. A przed nami prezentuje się Baracola, urodzona w 2016 roku po ogierze Vittorio Dio od klaczy Barracuda po Extern z ogierkiem Burbank, urodzonym 28 stycznia po michałowskiej hodowli ogierze Złoty Medal. Przed nami prezentuje się trzecia z babolniańskich rodzin reprezentowanych w michałowskim stadzie. Jest to rodzina klaczy Semrie, która trafiła do Michałowa wraz z urodzoną w 1950 roku w Klemensowie klaczą Darda, po wspomnianym przeze mnie wcześniej Amurat Sahibie. Są to klacze w dużych ramach, urodziwe, świetnie się ruszające. Z tej rodziny wywodzi się m.in. Diana, sprzedana podczas aukcji Polish Ovation za 1 200 000 dolarów, a także Dalida, derbistka i jednocześnie matka derbisty Druida, najlepszego konia wyścigowego wyhodowanego w Polsce po II wojnie światowej. A przed nami prezentują się pierwsza dama dworu, urodzona w 2002 roku, córka ogiera Morion i klaczy Dama Róż po Vittorio Tio, a za nią ze źrebakiem Dianora, urodzona w 2016 roku, córka ogiera Vittorio Tio od klaczy Diara po Eryk z klaczką Daniela, urodzoną 1 lutego po ogierze Erantis. A przed nami prezentuje się teraz kolejna grupa rodzin. Tym razem to są rodziny wywodzące się z Krabek Wielkiej Brytanii. Po I wojnie światowej w Polsce było niewiele cennych klaczy arabskich. Dlatego też prywatni hodowcy kupowali klacze w Anglii, Francji czy też w Jugosławii. Dzięki nim do Polski trafiły kolejne rodziny żeńskie, kontynuowane po II wojnie światowej w hodowli państwowej. I jako pierwsze reprezentujemy rodzinę klaczy Selma. Rodzina ta została importowana w 1924 roku do Ujazdu. Reprezentuje klacze w typie Saklawi i Highlands. Zbudowały ją dwie klacze. Pierwsza, urodzona w Bratkowicach w 1958 roku, Złota Iwa po Arax od Cesima po witraż, która przybyła do Michałowa w 1963 roku. W 1972 roku urodziła doskonałą Zazulę po negatyw, która poprzez swoje córki Zule, Zuele i Zgubę stworzyła silną sublinię z takimi sławami jak Zagrobla, Zigizana czy Zigizara. Przed Państwem prezentuje się ogier Złoty Medal, świeżo utytułowany tytułem czempiona Polski w Janowie w sierpniu. Urodzony w 2012 roku, syn ogiera QR Mark i klaczy Złota Orda po PESEL. Anna Golik, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. To wielki honor uczestniczyć w tak znamienitym wydarzeniu jak rocznica 70-lecia powstania Stadniny Koni w Michałowie. Wdzięk tych koni, ich urok opiera się na tym i na pracy, ciężkiej pracy wszystkich tych, którzy poświęcili się swojej pasji. Wszystkim tym koniarzom trzeba serdecznie pogratulować tego sukcesu, jaki odnieśli pracując tutaj przez te 70 lat. Wysławili gminę Michałów, powiat pińczowski i Polskę, przede wszystkim Polskę. Dzisiaj jest wielkie święto, ponieważ Stadnina Koni obchodzi 70-lecie. Jestem przedstawicielem Rady Społecznej KOWR, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach. KOWR prowadzi bezpośredni nadzór nad Stadniną, ponieważ jest to spółką państwową. Jestem również związana z Michałowem, ponieważ moi rodzice pochodzą z tego miejsca. Także jest to szczególne miejsce dla mnie jako osoby spokrewnionej z Michałowem.
Nazywam się Jerzy Kułaga. Jestem radnym izb rolniczych. Bardzo mi jest miło, że jestem na 70-leciu uroczystości Starniny Koni. Jest naprawdę przepiękna uroczystość. Szanowni Państwo, chciałbym złożyć Pani Prezes, zarazem pracownikom, za ciężki trud, za ciężką pracę w Stadninie Koni. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry Państwu. Jestem dzisiaj na uroczystości 70-lecie Stadniny Gminy Stadniny Koni w Michałowie. Jest to nasza perełka, jeśli chodzi o firmę, która się znajduje na terenie gminy Michałów. Chciałem właśnie z tego powodu złożyć gratulacje na ręce pani prezes, pani Moniki Słowik, dalszych sukcesów i pomyślności w dalszej procesie hodowlanym, jak również na imprezach w skali krajowych i zagranicznych. Jestem dumny, że w obecnym roku jubileuszowym mogę pełnić funkcję tu wójta gminy Michałów i wszystkich, nie tylko mieszkańców Michałowa, ale ościennych miejscowości zapraszam do Michałowa na świętowanie jubileuszu. Wiem, że aż by dołączyć nam do nich tak piękna dama, rodzona w 2011 roku, córka opiera Pegasus i piękna pani Poeksem, z klaczką pięknotka, urodzona 6 kwietnia po obierze Lowali. Ta piękna dama reprezentuje drugą sobie rodzinę Kaczyselna, poprzez jedną z których klaczy potęga Poczarda, która została tutaj wprowadzona z Niechownicy w 1960 roku. A przed nami prezentuje się obiekt Ptolemeusz, urodzony w 2018 roku, syn obiera złoty medal i klaczy Parmana po Almaramu. Ptolemeusz jest zeszłorocznym zdobywcą tytułu wicechampiona Polski obiekt starszy. Jako pierwsza za chwilę na biegu będzie klacz Parmana, urodzona w 2008 roku, córka obiera Almaram i klacz Palmira po monogram z klaczką Pakaska, urodzoną 27 kwietnia po obierze złoty medal. Zanim już na ringu klaczka Pustynia Wiktorii, urodzona w 2022 roku, córka obiera Dominik M i klaczy Pustynia Kapitala po karty Alsiaka, a tuż za nią jej matka, urodzona w 2013 roku po obierze Kati Alsiaka od klaczy Pustynia Marla po ekstrem klacz Pustynia Kapina z klaczką Perlita, urodzona 3 kwietnia po obierze Rankis. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy klaczy z rodziny Gazella.
Gazela jest to druga zarówno pod względem wielkości, jak i jakości reprezentujących Jankonik Michałowie rodzina. Importowana w 1845 do Jarczowiec głównie w typie kuchając sakrami. Kogonie bardzo szlachetne, z dużymi predyspozycjami pokazowymi. Wśród członków tej rodziny można wymienić takie gwiazdy jak Kawalkada, czempionka USA, Kestura, czempionka USA, czempionka Pucharu Narodów, czempionka Europy, Galilea, czempionka świata, Ganges, wicechampion USA, Gierów, Palanga, czempionka Europy, czempionka Polski, Morion, czempion świata i Pucharu Narodów, ale także gwiazdy wyścigowe, Grana, zwycięzca nagrody porównawczej, Parkta, zwycięzca Unii Oaks, Geneza, która wygrała zarówno Oaks, jak i nagrodę porównawczą, Garona, zwycięzca Unii Oaks, czy Gepard, Derbista i zwycięzca nagrody porównawczej. Jako pierwsza reprezentuje ścina rodzina klasy Addis Abeba, która jest kontynuowana w ramieniu przez potomstwo i córki Amhary Ponado. I prezentująca tę rodzinę pierwsza siwa Adria, urodzona w 1921 roku, córka obiera Ala Jara A i klasy Apolonia po ekscelii. A za nimi ostatnia, ta ciemno siła klasa Caldera, urodzona w 2017 roku, córka obiera ekscelii klasy Karola Popularna z klaczką Calabria, urodzona 5 lutego po opierze AJ Azam. I ta klaczka to jest właśnie to 4000 źrebie wspomniane wcześniej przez panią Monikę urodzone w Michałowie. A prawie te reprezentują rodzinę klasy Carmen, która do SK Michałów przybyła 4 grudnia 1957 roku z Nowego Dworu, a kontynuowana jest przez jej córkę Kumpartidę po wieży Kubarnej. Porfira, Vivo i operetka, która do SK Michałów przybyła 20 czerwca 1959 roku, urodzona w Kiersku, do Michałowa przyjechała z Arbigowej. Rodzina ta kontynuowana jest przez jej córkę Kardę Pokor. Jako pierwsza zaprezentuje się nam Parantella, urodzona w 2016 roku. Córka obiera Kamila Szaka, odkraczy Palanga po ekstern, a za nią Gniada Protekcja, urodzona w 2017 roku, córka obiera ekstern od klaczy Pęka po poganiu z ogierkiem Partes, urodzonym 8 czerwca po ogierze Dominikem. Dziękujemy bardzo. Przybyła w 1950 roku, jeszcze w stanie Michałów został powołany, pozostałe klacze jakby do nich dołączyły. Rodzina ta kontynuowana jest przez jej jedyną córkę, klacz Manila, pod doktrynę. A dla odmiany tą rodzinę zaprezentuje nam Ogierkowie, urodzony w 2013 roku po wieży Kamila Szaka, od klaczy Mesalina po ekstern. Jeden z najbardziej utytułowanych ogierów, który jest obecnie w Michałowie, zdobywca tytułu czempiona świata, zdobywca tytułu czempiona Polski. Wielokrotnie nagradzane jest również jego potomstwo. Jest ojcem wielu znanych koni, klaczy El Medida, klaczy El Madera, obiera El Maestro, El Filio. Długa lista jego potomków, którzy już zapisali się w historii pokazów polskiej zagranicy. W postaci rodzin żeńskich lub rodów męskich
Zdecydowanie wyróżnia się Sabina Książę Sanduszu, wywodząca się ze Sławuty. Sabina Sławuty przyjęła kierunek wyraźnie arabski około roku 1804, czyli od czasu wyprawy koniuszego Sanduszu Kajetana Górskiego po Poniewa Arabii. Od tego momentu do roku 1945 hodowla sanduszków była prowadzona niezmiennie w kierunku arabskim, a więc przez 141 lat, także do Antonina Porpunis oraz Dunisa Podkarnowa. Sanduszkowie starannie gospodarujący swoimi majątkami byli na tyle zamożni, że mogli sobie pozwolić na częste, bezpośrednie sprowadzanie koni arabskich z Arabii do tych zakupów w Angarii. Pośród rodzin słowackich obecnych polskich dorodów funkcjonują jeszcze cztery. I jako pierwsza reprezentuje się przed nami rodzina Klaczy-Wołoszka. Protoplastką rodziny Klaczy-Wołoszka w Michałowie była urodzona w 1938 roku w Dobuszu Laguna po Opal. Poprzez swoją córkę Lilię, pod którym dała początek nielicznej, ale doskonałej pod względem jakościowym stawce klaczy, wśród których wymienić można Larissę, Lorettę, Labonitę i Livornę. A dzisiaj przed Państwem prezentują się Ignata Labonita, urodzona w 2021 roku po odjeździe Dominik Emo, klaczy Lakonia po Chimery, i Siwa Livorna, urodzona w 2020 roku po odjeździe AJ Azam, od klaczy Liguria po Elomari. Wyhodowany również w Sławucie. Z tej rodziny wywodzi się Forta, wyhodowana w Górniskach, przygromana Sanduszka, która urodziła 27, w tym 10 klaczy i 10 ogierów. Wśród nich dwóch derbistów, obiera Kujfor, Jogiera Finisz, dwie obciski, klacze Dyska i Fatma. Karierę również zdobyli jej synowie Czor, Faraon, Fis, Forte, który przekazywał Faraonaś oraz Turki, Fortunka i Fresja. Obecnie klacze z tej rodziny wywodzą się dwóch córek Forty. Dyski, urodzonej w 1950 roku po odjeździe Wielki Szlem, i Fatmy, urodzonej w 1961 roku po odjeździe Anarchista. Jako pierwsza przed nami zaprezentuje się jedyna w dzisiejszym pokazie klacz o typowo wyścigowym rodowodzie, klacz DeLonga, urodzona w 2012 roku po odjeździe Daki Josef klaczy Demeter Powolsław, ogierkiem Drakar, urodzonym 20 lutego po wieże Einstau. A za nim prezentuje się klacz Fortecja, urodzona w 2014 roku po wieże El Omari, od klaczy Formia pokaza Warszaka z klaczką Hokaja, urodzona 26 marca po wieże Elmo. Hokaja, urodzona w 2010 roku, córka ogiera Stończyk, czyli Wanda Polubczyk. W środku kasztanowato-stropata klacz Uria, urodzona w 2017 roku po odjeżdżę Lotos od klaczy Uralia Postorczyk i zamyka stawkę Siwa Lutnia, urodzona w 2008 roku po odjeżdżę Einstein od klaczy Leila Postorczyk. Sabina Koni Michałów importowała 45 jałówek cielnych rasy Jersey, co dało podstawy dla obecnie posiadanego stada. Jersey to krowy o wysokiej zawartości tłuszczu i białka mleku, które mimo stosunkowo niewielkiego wzrostu i drobnej budowy ciała charakteryzują się wysoką wydajnością. A przed Państwem prezentują się dwie malutkie jałóweczki, Jerzyna 126 i Olszyna 126, a za nimi podąża krowa Verbena 72, urodzona w 2019 roku. Jest to krowa drugiej laktacji po Bytku Da Vinci od klaczy Verbena 71 po Baba. Jest to zdobywczyni wielu tytułów na czempionatach organizowanych specjalnie dla bydła, na wystawach bydła. Między innymi w 2022 roku zdobyła tytuł czempionki regionalnej wystawy bydła w Modliszewica, a w 2023 roku wiceczempionki ogólnopolskiej wystawy bydła hodowlanego w Minichowie oraz tytuł wiceczempionki 30. Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Dziękujemy serdecznie. Państwu dziękujemy za poświęcony nam czas i